przez długi czas dosyć downhills. Starsze z dworu. Według zasady światło. Jeśli nie ma drugiego świadka pedofili, to sprawa jest zostawiona jej głowie, czyli nie jest robione nic, cokolwiek. Nie jest podejmowana sprawa, ani też nie jest zgłoszona na policję. Tak jak w przypadku mojej żony, kiedy sprawa tylko dlatego była zgłoszona na policję tutaj w Anglii, tylko dlatego, że wymusiłem to na starszym zborze jednym. Tak było to zrobione dokładnie tak samo i w każdym przypadku. Tak to wygląda. Na tą salę się przeniosłem do drugiego zboru, bo w tamtej już nie mogłem wytrzymać. Nie mogłem patrzeć na tą przepaść finansową, jaka jest, jak brylują starsi zboru. Pokaz samochodów, pokaz domów, a biedne starsze siostry wiekiem nie miały co do garań rzucić. Tak to wyglądało. Do służby się jeździło. Samochody same najlepsze. Wyglądało tak, jakby jakaś mafia jakaś podjeżdżała. Tak to wyglądała służba dla Boga. Czasami przychodziłem ze stojakiem, to otwierałem z drzwi. Otwierałem drzwi, zamykałem. Miałem nawet kod 4-cyfrowy do zamku. Nie powiem jaki, ale lepiej byłoby przeprogramować na 1975 zamiast tamtego. Może by dawał więcej do zrozumienia trochę. Pedofil, który gwałcił moją żonę, uciekł z Anglii, pojechał do Polski, bo wiedział, że tam będzie miał ochronę. I tak w rzeczywistości jest. Nie tylko, że sprawiedliwości nie dostaliśmy, ale też pedofil pozwał moją żonę do sądu i teraz moja żona zasiada na ławie oskarżonych. Ofiara pedofilii jest pedofila własnego ojca. Teraz ona jest nie ofiarą, a oprawcą zabionym. Nie tylko przez pedofila, ale przez wymiar tak zwanej sprawiedliwości. Tak sprawa się przedstawia. Bo nie tylko ofiarą była moja żona, ale też jego własna siostra, którą gwałcił, która zeznała. To jaki wyrok będzie, jaki wynik sprawy, tego nie wiemy, ponieważ jest to Polska. W Polsce ofiara pedofila może tylko do 30 roku życia iść do sądu. Gdyby to miało miejsce tutaj w Anglii, prawdopodobnie pedofil by został skazany. Chociażby z powodu dowodów, które są w tej sprawie, a są bardzo silne, bo jest ich dużo. Ale niestety to jest Polska. Pamięć ofiar
Towarzystwa Strażnicy. Święto każdego roku, niech każdy wie, czym pachnie ta sektokorporacja. Jakie są prawdziwe owoce tej sekty, do której sam należałem. Bo dzisiaj, gdybym nie wszedł na internet i zobaczył pewnych rzeczy, to nie wierzyłbym temu, co zobaczyłem. Ponieważ nie wolno było mi wchodzić, zachęcany byłem do tego, żeby nie wchodzić w internet. Ale niestety stało się inaczej. Niestety dla tych oprawców, którzy znęcają się nad ludźmi,